Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie RPG-owe produkty. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnej z lotwpowych nowości, która przykuła Wasze oczy, gdy na swoim fanpage'u robiłem krótki pokaz tegorocznych premier. No to nie czekajmy dłużej i zaczynajmy! The stratford shire Trading Company Works of John Williams to dodatek autorstwa Glyna Seala wydany pod szyldem Lamentations of the Flame Princess w październiku 2021 roku. Glyn Seal, którego możecie kojarzyć z omawianego już na tym kanale The Midlands, odpowiada również za ilustracje, mapy i layout, natomiast za korektę tekstu odpowiada Mafiu Puck. Książka wydana jest w twardej oprawie w standardowym dla pa formacie A5 i zamyka się w 126 stronach. Wnętrze jest w całości czarno-białe, a papier o sporej gramaturze. Jeśli chodzi o czytelność, to do tego wrócę za chwilę ze względu na specyfikę produktu, ale wróćmy do wykonania. Grzbiet jest przepięknie odwzorowany, a sama okładka daje przy dotyku takie poczucie miękkiej, śliskiej oprawy imitującej wyglądem stary, skórzany dziennik. Litery oraz ilustracja bardzo mocno się mienią, co sprawia, że biorąc książkę do ręki, możemy doświadczyć efektu wow, gdy spojrzymy na okładkę. Otrzymujemy również dwie materiałowe zakładki, które jeśli o mnie chodzi, nijak nie pasują mi do tej książki i trochę psują mi wrażenie estetyczne całości. A skoro mówimy już o rzeczach, które średnio mi się podobają, to muszę trochę ponarzekać na tło karty. To takie niemal wyblakłe brązowe plamy jakby po kawie albo herbacie. Przysięgam wam, że gdy pierwszy raz czytałem ten podręcznik, to myślałem, że mam ubrudzoną książkę i już chciałem oddawać ją, ale okazało się, że to po prostu taki pomysł na layout. Pomyślałem ok, akceptuję to, ale niekoniecznie jestem fanem tego rozwiązania. Natomiast pozostając jeszcze przy wykonaniu, należy wspomnieć, że na wewnętrznych stronach okładek możemy trafić na bardzo klimatyczne mapy. Na froncie jest to mapa Europy z 1644 roku, natomiast na tylnej okładce trafimy na mapę świata, a raczej tego świata, o którym mieli pojęcie ludzie żyjący w 1635 roku. Gdy omawiam produkty do Lamentations of the Flame Princess, to zawsze mówię o tym, z jakimi innymi OSR-ami są one kompatybilne lub z jakimi innymi systemami możemy próbować ich używać. Jeśli chodzi o Straffordshire Trading Company Work of John Williams, które od tej pory będę po prostu nazywał książką z mapami, to w tym aspekcie jest to pozycja niezwykła. Dlaczego niezwykła? spytacie. Ano dlatego, że nie ma tu ani krzty systemu i ta książka może być używana do dowolnego RPG-a. Bez względu na to, czy gracie w cień władcy demonów, DD, Warhammera, jakiś OSR, ktulu, to jeśli potrzebujecie map, starych budynków, zamków, a nawet statków, ta książka Wam pomoże, o czym zaraz się przekonacie. No i moi drodzy, powiem teraz tak. Ta książka prawie nie ma tekstu. To same mapy, które stanowią, nie wiem, 99% kontentu podręcznika i już pokazuje Wam o co chodzi. Ale zanim to nastąpi, to opowiem jedynie o tym, że na wstępie mamy wylistowane wszystkie mapy alfabetycznie, a następnie przechodzimy do jednej strony z tekstem od autora i jednej strony wprowadzającej nas do tego podręcznika. Ciekawostką może być fakt, że ten podręcznik był gotowy do druku już w 2017 roku. Dlaczego w takim razie ukazał się dopiero teraz? Właściciel Lotwpa, czyli James Radji, podczas jednego ze swoich livestreamów opowiedział, że razem z tą książką miała wyjść druga, będąca próbą przekształcenia 17 wiecznych realiów naszego świata, nagrywalny setting do RPG. Te dwa produkty miały poniekąd uzupełniać się nawzajem, dając nam swego rodzaju skrzynkę narzędziową do grania w historycznym settingu. I niestety autor tego drugiego projektu przedłużał termin oddania, aż wreszcie całkowicie się z niego wycofał. Dlatego ta książka, którą teraz oglądacie, ujrzała światło dzienne dopiero w 2021 roku. Ale idziemy dalej. I na następnej stronie mamy tekst wprowadzający nas do podręcznika. Jest to taki wstęp od właściciela tego dziennika, autora tego szkicownika, czyli Johna Williamsa, 17-wiecznego angielskiego szpiega, który udał się w długą podróż po świecie i który mapował budynki zwiedzane w trakcie swoich wojaży. Zabawne jest to że ten kawałek tekstu to jest jedyne co dowiemy się w ogóle o Johnny Williamsie na łamach całej tej książki. No ale dobra, mięso tego podręcznika, czyli mapy. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że każda mapa wewnątrz jest narysowana przez Glyna Silla. To nie są przedruki, a jego twórczość na podstawie zbierania wiadomości, szkiców i jest to równocześnie jego próba sprawienia, by te mapy służyły rozgrywce RPGowej. Mimo, że podstawą jego inspiracji są rzeczywiste mapy i plany architektury tamtej epoki, to autor ostrzega nas, że ta książka była tworzona przede wszystkim z zamysłem bycia suplementem do gier fabularnych. Nie możemy więc brać za pewnik, że wszystkie przedstawione tu mapy są historycznie dokładne. Oczywiście nie mam zamiaru pokazywać Wam wszystkich map i ich omawiać, bo to byłoby strasznie głupie w moim odczuciu. Mogę Wam powiedzieć jednak, że znajdziemy tutaj ilustracje przedstawiające zwykłe domy mieszkańców kolonii w Ameryce Północnej. Szpital w Londynie, londyńską katedrę oraz londyńską arenę do walk kogutów. Walijską basztę, francuską latarnię morską i akwitańską rezydencję wiejską. Trafimy tu również na Louvre czy Wersal, na wieżę zegarową z Czarnogóry i do mostwa z Albanii. Na budynki ottomańskiej architektury, jak domy, meczety, ale też na namioty wojenne i całe obozy armii ottomańskiej. Znajdziecie tu duński teatr, irlandzki magazyn Prochu oraz moskiewski Kreml. Ale to nie wszystko, bo będziecie mieć okazję trafić też na niejedną mapę okrętu. Obejrzycie więc rozkład hiszpańskiego galeonu, ottomańskiej galery, okrętu berberyjskich piratów i holenderskiej fluity. No i oczywiście więcej, więcej i jeszcze więcej map, bo jest ich tutaj ponad setka. Wiele z nich ma podpisane charakterystyczne fragmenty, jak na przykład specyficzne części młyna wodnego z niewielkimi kawałkami tekstu informującymi nas o tym, do czego to coś właściwie służy, ale również z czego jest wykonane. Dwu albo trzy zdaniowe szczególiki sprzedają nam więcej informacji na temat architektury, a nawet samego materiału budulcowego i jest to coś, co naprawdę jest warte pochwały, bo robi bardzo dużą robotę w kwestii samego opisywania danego budynku na sesji. No ale dobra, ze względu na to, jaka jest ta książka, mówiłem, że to nie będzie długie wideo, dlatego zamykamy ją i kilka słów ode mnie. Uważam, że Strafortonshire, czyli książka z mapami, to coś wspaniałego. Przyznam szczerze, że z początku zastanawiałem się, czy ten podręcznik będzie dungeonizował wszystkie przedstawione wewnątrz budynki. Chodzi mi o to, że być może autor chciałby z każdej pozycji tutaj zrobić materiał na swego rodzaju loch, przeznaczony do eksploracji, co znaczyłoby, że będzie on możliwy do wykorzystywania tylko dla rozgrywki dungeonowej. Otóż nie. Ten produkt po prostu przedstawia nam materiał do wykorzystania na sesji, zachowując realizm, ale równocześnie podkręcając jego grywalny potencjał. Dzięki temu wszystkie zawarte tutaj mapy są po prostu dobrym RPG-owym materiałem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak uniwersalny jest ten podręcznik i w jak wielu kolekcjach może się on przydać. Kartografia tego produktu stoi na naprawdę wysokim poziomie i prezentuje się znakomicie. Myślę, że ta książka jest czymś, co może zainteresować ludzi nawet niezwiązanych z OSR-em, ponieważ jej zastosowanie jest tak szerokie. Osobiście przyznam również, że zawsze brakowało mi czegoś takiego w repegach i znakomicie, że ta pozycja w ogóle powstała. To powiedziawszy, mam jedną wątpliwość co do tego produktu. Nie wiem, czy posiadanie go w formie książki jest przydatne. Jasne, to pięknie wykonany przedmiot, więc jeśli komuś zależy na wrażeniach estetycznych, to jak najbardziej, ale z drugiej strony to też nie jest taka książka, która swoim wyglądem rzuca mnie na kolana, jak to miało miejsce choćby w przypadku Fermentum Nigrum dei Sepulti. Choćby sam fakt braku jako takich ilustracji oraz niemal całkowite wyzbycie się warstwy tekstu może świadczyć o tym, że to kompendium xvii wiecznej kartografii niekoniecznie jest czymś, czego potrzebujemy w formie fizycznej. Zwłaszcza, że wersja elektroniczna jest po prostu świetna. PDF wykonany jest tak, że każda mapa ma swoją zakładkę i nawigowanie po produkcie jest bardzo wygodne. Wygodniejsza również wydaje się być perspektywa drukowania konkretnych mapek, z których aktualnie chcielibyśmy skorzystać, choćby z powodu możliwości zrobienia tego w większym formacie. Ale zaznaczam, że bez względu na to, którą wersję zechcemy kupić, to zawartość Straffordshire jest wypełniona przydatnym materiałem dla ludzi korzystających z naprawdę różnych systemów. No, ale jeśli chcielibyście zakupić ten podręcznik, to na chwilę obecną, czyli listopad 2021, w wersji elektronicznej na Drive to RPG zapłacimy za niego 15 dolarów. Jeśli chodzi o wersję fizyczną, to obecnie jest ona dostępna tylko w sklepie Lamentations of the Flame Princess i kosztuje 38 euro. W tej cenie otrzymujemy również wersję PDF. Ale tym, którzy chcieliby zakupić ten podręcznik taniej, pozostaje czekać aż albo sklep RPGowego Piekiełka, albo Amazon sprowadzą te pozycje do siebie. No, ale dobra. To by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to po prostu dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.